Ja zakładam, że przynajmniej część z Państwa o tej inicjatywie nic nie wie lub wie niewiele, więc zaczniemy od tych takich rzeczy absolutnie prostszych. Czyli tak, po pierwsze, kto do tego stowarzyszenia należy? Wiele, czy większość nawet stowarzyszeń jest inicjatywami środowiskowymi skupiającymi osoby o podobnym wieku, zapleczu społecznym. Tutaj udało się stworzyć koalicję nieco szerszą, więc już częściowo zdradzam odpowiedź na to pytanie, więc chciałem, żebyś o tym powiedział, kto w tym stowarzyszeniu działa i co był tym pierwszym impulsem, który sprawił, że na początku jako grupa nieformalna, a potem jako stowarzyszenie zaczęliście aktywnie działać w różnych kwestiach społecznych. Na początku chciałem podziękować za zaproszenie. Witam wszystkich serdecznie. Jeśli chodzi o nasze stowarzyszenie, to początkiem, pomysłem na powstanie stowarzyszenia była nasza wcześniejsza działalność jako studentów i studentek w Demokratycznym Zrzeszeniu Studenckim. To znaczy na początku działaliśmy i nadal działamy jako DZS na uczelni i tam jest główne pole działalności właśnie Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego. Natomiast otworzyliśmy się na sprawy edukacji rozumiane szerzej. To znaczy do tej pory skupialiśmy się na edukacji rozumianej jako szkolnictwo wyższe i również na sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Nad tym wejściem młodych i jak gdyby szukaniem pracy na rynku, kiedy tej pracy jednak nie ma albo jest po prostu śmieciowa. Później trafiliśmy po prostu na moment. Trafiliśmy na moment, kiedy w całej Polsce były likwidowane szkoły. Kiedy Tusk postanowił zlikwidować ponad 1000 placówek edukacyjnych. I ten problem również pojawił się w Warszawie, gdzie w Warszawie DZS miał w miarę silne struktury. Więc postanowiliśmy powołać odrębny zespół szkolny Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego, który ma się zajmować właśnie tą sprawą. Później okazało się, że cały DZS włączył się w tę akcję i właściwie przestaliśmy na pół roku działać na uczelni, skupiliśmy się na współpracy z rodzicami z warszawskich placówek oświatowych. Po prostu zaczęliśmy chodzić po tych szkołach, zaczęliśmy uczestniczyć w sesjach, komisjach rad dzielnic, byliśmy wszędzie, protestowaliśmy, organizowaliśmy wydarzenie na Facebooku, żeby zachęcić ludzi do udziału w tych wydarzeniach. I tam nawiązaliśmy pierwsze kontakty. To nie jest nic, że tak powiem, nadzwyczajnego. Po prostu rozdawaliśmy listy kontaktowe na spotkaniach, po prostu zabieraliśmy głos. Też na początku było ciężko, bo wiadomo, że nie byliśmy do tego przygotowani, też popełnialiśmy mnóstwo błędów, ale na tych błędach się uczyliśmy. Nawiązaliśmy współpracę z związkami zawodowymi, odzywaliśmy się do Związku Nauczycielstwa Polskiego, do Solidarności. Również zasięgaliśmy, szukaliśmy jak gdyby szerokiej koalicji, szukaliśmy też doświadczenia, szukaliśmy wiedzy, kontaktowaliśmy się z prawnikami z różnych związków zawodowych, analizowaliśmy sytuację, szukaliśmy w internecie czy to w bibliotekach, jak te sytuacje były wcześniej rozwiązywane i też dzięki temu zdobyliśmy zaufanie wśród rodziców, ponieważ zauważyli, że się znamy na rzeczy, to znaczy, że mamy jakiś konkretny pomysł, że mamy jakieś też zaplecze, jeśli chodzi nawet o salę, to znaczy wykorzystywaliśmy po prostu salę Uniwersytetu Warszawskiego, żeby organizować spotkania. W spotkaniach brało udział tych początkowych po około 40-50 osób wśród rodziców z kilku szkół, które miały ulec likwidacji. Tych szkół było oczywiście więcej, bo było ich około 20 kilku, tylko w kilku, powiedzmy w siedmiu, w sześciu była sytuacja konfliktowa, to znaczy, że niektóre szkoły zostały zlikwidowane już wcześniej właściwie, to znaczy były wygaszane wcześniej i kiedy już były na tym końcowym etapie, to już nie było komu protestować, więc tam się nie włączyliśmy w działania, bo też mieliśmy taką zasadę, że włączamy się w te działania, w których druga strona, w których rodzice po prostu chcą, żebyśmy się wzięli za tą sprawę, to znaczy też nikogo nie chcemy reprezentować na siłę i nie reprezentowaliśmy na siłę, jeśli ktoś chciał z nami działać, to taką akcję podejmowaliśmy. I właściwie to wyglądało w ten sposób, że spotykaliśmy się w Uniwersytecie Warszawskim, a dodatkowo rodzice nas zapraszali na spotkania w swoich szkołach, więc był jak gdyby taki model spotkań. Trochę to tak samo się wykształciło, bo nam zależało na tym, żeby te spotkania były jak największe ogólne, ale z racji tego, że ludzie mają mało czasu, pracują po 8-12 godzin dziennie, że również wychowują dzieci przede wszystkim, bo to była grupa rodziców w wieku od 30 do 60 lat mniej więcej, to tego czasu mieli mało, ale na spotkaniach w szkołach widzieliśmy, że jest odzew i że to jest naprawdę duża grupa ludzi, która chce, żeby te szkoły zostały. Szkoły z własnej inicjatywy organizowały różne mniejsze protesty, na przykład szkoła na samym krańcu Warszawy przy ulicy Arkuszowej
organizowała protesty blokując ulice, to znaczy było tam takie małe przejście dla pieszych i regularnie raz w tygodniu po 2 godziny dziennie chodzili i blokowali ulicę. Iż właściwie był to akt desperacji, bo wiedzieli, że ta sprawa jest dosyć ciężka do rozwiązania. I my zobaczyliśmy, że ta sprawa jest ciężka do rozwiązania właściwie uczestnicząc w spotkaniach z władzami. To też był taki nasz pierwszy dotkliwy kontakt. Znaczy my wiedzieliśmy, że władza jest, że są ignoranci i że interesy społeczne interesują ich tyle, co zeszłoroczny śnieg. Natomiast nie wiedzieliśmy, że jest aż tak, że chociaż udają, myśleliśmy, że udają, że chociaż kogoś reprezentują, ale nie. W czasie sesji rad miejskich czytali różne żurnale, gazety kobiece, piłkarskie. Kiedy zwracaliśmy im uwagę, to tylko przewracali kartkę, uśmiechali się i dalej czytali. Kiedy im z mównicy zwracano uwagę, dalej robili to samo. Kiedy kolega podszedł i zwrócił uwagę jednemu panu radnemu, że właściwie mógłby wreszcie zacząć słuchać, co się dzieje na sali, a nie przez 10 godzin siedzieć w laptopie i śledzić rozgrywki piłkarskie, no to poprosił ochroniarza, żeby odseparował kolegę od radnego. I tak ta nasza współpraca z politykami wyglądała. Też pamiętam taką pierwszą dużą, to znaczy 16-godzinną sesję Rady Miasta, kiedy ważył się los kilkunastu placówek. Trwała ta sesja od 10 do 2 w nocy. No i była tam naprawdę spora grupa osób, która protestowała, krzyczeliśmy, zabieraliśmy głos, wystąpienia były emocjonujące, też radni opozycji w związku ze swoją rolą też się w te działania włączyli. Też nie wierzymy w to, że gdyby oni byli u władzy, znaczy wiemy, że gdyby oni byli u władzy, pewnie byłoby tak samo, natomiast w tym momencie byli naszymi sojusznikami. I też w czasie tej sesji były takie sytuacje, jak na przykład mamy z przedszkola Wiatraczek, popłakały się po tym, jak została przegłosowana uchwała o likwidacji przedszkola, to radni wstali z Platformy Obywatelskiej i pokazywali palcami mamy i zaczęli się śmiać, że po prostu płaczą i w ogóle, że robią cyrki jako mieszkańcy. Maćku, taki... ja myślę, że tak, tylko, jaka jest ta władza, my sobie tym wiemy. Powiedz jak najwięcej o tym, jak wy tej władzy dajecie popalić, jak się tak, konstruktywnie... Tak, tylko jeszcze kontynuując to przejście, to znaczy później też... Próbowaliśmy, przygotowaliśmy też materiały prawne, żeby zaskarżyć te uchwały. Też to różnie wyglądało, bo niektórzy rodzice wynajmowali kancelarie prawne. My też niektórym szkołom pomogliśmy, tylko też o tym też chcę troszkę powiedzieć, zabrakło konsekwencji ze strony rodziców, to znaczy już byli tacy tym wszystkim wykończeni psychicznie, że czasami nawet w sytuacji, kiedy była podstawa prawna, żeby na 100% uratować daną szkołę, to tych dokumentów do sądu nie złożyli. Że już byli tak wycieńczeni i my jak gdyby też wyciągnęliśmy wnioski z tego, bo później zaangażowaliśmy się w sprawę likwidacji szkolnych stołówek, która się właściwie nałożyła z likwidacją szkół i właściwie z tego ruchu, który narodził się, czy który został zainicjowany przy likwidacji szkół, niewiele osób zostało i niewiele osób później działało w naszym kolejnym przedsięwzięciu. Na początku działaliśmy jako nieformalne porozumienie oświatowe, i też właśnie widzieliśmy, że ta formuła się nie sprawdzała. Znaczy nie sprawdzała się z tego względu, że ludzie nie czuli, znaczy widzieli, że jest to jakiś taki byt powołany tylko do rozwiązania konkretnej sprawy. Nie jest to nic trwalszego, stabilnego i coś, co będzie cały czas działało. Nie utożsamiali się z organizacją. Dlatego też już właściwie pod koniec tego konfliktu związanego z likwidacją szkół i na początku likwidacji szkolnych stołówek, znaczy na początku, właściwie w środku, powołaliśmy inicjatywę mieszkańców Warszawa Społeczna już jako stowarzyszenie. I uznaliśmy, że też rozszerzymy się na szereg innych spraw dotyczących polityk publicznych, bo każdy z rodziców, czy każda z pań kucharek jest po prostu też mieszkanką, mieszkańcem. Pełnią ludzie różne role społeczne i dlatego chcieliśmy, żeby ta inicjatywa była szeroka i żeby również dzięki tej swojej rozpiętości, dzięki temu, że jednoczymy różne grupy społeczne, różne środowiska, to żeby dzięki temu również była silna. I ten ten sposób działania już się troszkę lepiej powiódł, to znaczy, że jesteśmy już stabilną organizacją i to już działa i rozwija się i też dobrze rokuje. W sprawę szkolną włączyliśmy się też w taki fajny sposób, to znaczy, że też założyliśmy związek zawodowy szkolnych kucharek, to znaczy, że po prostu przeszliśmy się po szkołach, przeszliśmy się po tych szkołach, w których były likwidowane szkolne stołówki i porozmawialiśmy z paniami kucharkami. Na początku zastanawialiśmy się, czy nas wpuszczą do tych szkół, więc wstaliśmy o jakieś 5 rano i wstaliśmy tam o 6 i czekaliśmy na panie, jak przyjdą do pracy.
Jednak okazało się, że nie jest większym problemem po prostu wejść do szkół, co później również robiliśmy w trakcie normalnych godzin pracy. Po prostu wchodziliśmy do szkół i w większości przypadków nie było problemu, żeby wejść na stołówkę i porozmawiać z paniami osobiście. Panie jakoś starały się, oczywiście zamykały drzwi, czy też prosiły, żebyśmy przyszli po pracy. I na spotkaniu związkowym też właściwie zahaczyliśmy wtedy dwie dzielnice. Skupiliśmy się na Mokotowie i na Śródmieściu. W Bemowie tam było mniej placówek, więc właściwie w Bemowie tylko jedna szkoła. Z jednej szkoły pani kucharki zostały związkowione. No i na pierwsze spotkanie przyszło 40 pań kucharek, co dla nas było też... No, zastanawialiśmy się, czy w ogóle ktoś przyjdzie. I naprawdę było to dla nas miłe zaskoczenie, że właściwie większość tych pań, z którymi rozmawialiśmy, przyszła, bo w tych szkołach pracowały po od trzech do pięciu pań. I też te pani zaangażowały się w działanie. Też zobaczyliśmy w trakcie tego działania coś też ciekawego. Znaczy my też to zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale właściwie te panie mogłyby tak naprawdę nauczyć działania czy sposobu myślenia o społeczeństwie wielu ludzi, którzy oczywiście czytają, słusznie, że czytają trudne książki, ale którzy jak gdyby też często myślą, że dzięki temu, że czytają, to są jakoś lepsi, ale wręcz posiadają dużo mniejszą świadomość, mniejszą wiedzę o społeczeństwie czy o świecie niż te panie, które działały w związku, bo te panie wiedzą, jakie są problemy, te panie dobrze rozumieją, w jakiej klasie społecznej się znajdują, jakie klasy są nad nimi i rozumieją tak społeczeństwo, jak no, niektórzy studenci dopiero po pięciu latach studiów tego nie rozumieją, jak to społeczeństwo funkcjonuje. A te panie wszystko po prostu widzą, spotykają się z tym na co dzień. Jedyna rzecz, która ich hamuje, to jak gdyby brak perspektywy, brak wizji. Nie widzą, że... brak mediów oczywiście, tak, ale też nie widzą tego, że po prostu... Znaczy nie widzą słusznie, nie widzą jakiejś siły, wokół której mogą się jednoczyć. A jak nie widzą siły, to też się nie jednoczą, bo same są słabe. I jak gdyby cały nasz pomysł, czy całe nasze zadanie polega na tym, żeby pokazać ludziom, że taka siła jest i żeby się do nas przyłączali, działali razem z nami w różnych sprawach. W sprawie szkolnych stołówek też mamy taki pomysł. Prowadzimy teraz badania w poszczególnych szkołach, to znaczy my wiemy jak jest, ale chcemy mieć dane, żeby też nikt nam tego nie zarzucił, jak bardzo zmieniła się jakość żywienia, jak bardzo wzrosły ceny i jak się zachowują dzieci w szkołach, na przykład na Bemowie, to jest ewenement, bo tam ceny nie wzrosły, a zysk gdzieś musi być dla ajenta, bo zostały sprywatyzowane szkolne stołówki, więc zysk gdzieś musi być, a ceny nie wzrosły. Okazało się, że po prostu jedzenie jest tak niskiej jakości, że dzieci wymiotują. To znaczy parówki na przykład 3% mięsa mają i jedzenie nie nadaje się w ogóle do spożycia. I po prostu rodzice są strasznie wkurzeni taką sytuacją, takim obrotem spraw. Też wkurzeni, no po prostu wielu rodziców rezygnuje z tych posiłków, więc ta sytuacja zmierza do tego punktu, o którym mówiliśmy wcześniej. I pojawia się duży opór ze strony społeczeństwa, pojawia się również opór w wielu innych sprawach. W Warszawie się to dzieje niezależnie od nas, ale my też w te sprawy chcemy się włączyć, na przykład w politykę mieszkaniową, ruch lokatorski, to co się tam dzieje, to jest po prostu... To jest nienormalne, że w cywilizowanych krajach, w pseudocywilizowanych krajach takie rzeczy się dzieją. My nie mamy czasu, żeby się angażować we wszystkie sprawy i mamy nadzieję też, że... Znaczy chcemy nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami, dlatego tego jeszcze nie zrobiliśmy, dlatego że nie mamy czasu, bo się tak w tę sprawę włączyliśmy. Ale widzimy, że naprawdę to wszystko zmierza w złym kierunku, a ludzie powoli zaczynają zdobywać nie tyle świadomość interesów swoich, co świadomość tego, że trzeba coś z tym zrobić. To znaczy na każdym spotkaniu w szkole, niezależnie rodzice mówią, że to trzeba wyjść na ulicę po prostu, to są ich słowa. Czy sami nas pytają, jak można odwołać burmistrza. To nie jest to, że my to wymyślamy, tylko po prostu dostajemy takie informacje zwrotne. Chociaż mamy taki pomysł, żeby złożyć w warszawskich dzielnicach wnioski o przeprowadzenie referendów, o odwołanie rad dzielnic i tym samym odwołać zarządy dzielnic. W grę na razie wchodzą takie dzielnice jak Mokotów, Śródmieście, Bielany i Bemowo. Na razie jak gdyby badamy sytuację i badamy, jakie są możliwości i czekamy na odpowiedni moment, bo to też tak jest w działalności społeczno-politycznej, że odpowiedni moment się przydaje i wzmacnia inicjatywę. Jak tych spraw pojawi się odpowiednio dużo, to z taką inicjatywą wyjdziemy i zaczniemy zbierać po prostu podpisy za odwołaniem poszczególnych rad dzielnic, bo nie zgadzamy się na taką politykę i chcemy pokazać, że jednak społeczeństwo może dać duże wotum nieufności. Tych podpisów wcale nie potrzeba tak dużo, bo w każdej dzielnicy około 10 tysięcy podpisów w ciągu 60 dni trzeba uzbierać, więc jak najbardziej jesteśmy to w stanie zrobić. No i to tak na początek chyba tyle.
Maćku, ty działałeś w kilku różnych, działasz w kilku różnych inicjatywach, stowarzyszeniach, które działają lub lepiej lub gorzej. Też z racji swoich zainteresowań społecznych, politycznych znasz po prostu sporo innych inicjatyw i chciałbym, żebyś teraz w paru słowach spróbował podsumować takie główne różnice, zresztą parę rzeczy już tutaj wiknęło, różnice pomiędzy metodą działania przyjętą przez stowarzyszenie, przez Warszawę Społeczną w stosunku do innych ruchów, które podejmują tematy właśnie takie sprawiedliwości społecznej, dobra wspólnego, czy ruchów powiedzmy lewicowych. One często nie są w stanie na przykład nawiązać kontaktu z, mówiąc nieco górnolotnie, ze społeczeństwem. To jest taka jedna z tych rzeczy. Chciałbym, żebyś o tych właśnie różnicach trochę opowiedział. Znaczy, to też będzie dosyć ogólne z tego względu, że każda organizacja jest inna i każda organizacja też robi rzeczy pożyteczne i niepożyteczne. To znaczy, wiele organizacji, z którymi w niektórych kwestiach się nie zgadzamy, czy uważamy, że nie powinny w ten sposób działać, na przykład działają słusznie w ramach ruchu lokatorskiego i tam robią naprawdę dobrą robotę. Też same organizacje lokatorskie jako takie, jako po prostu robią naprawdę kawał dobrej roboty i gdyby nie one, to wielu ludziom by się po prostu żyło gorzej. I jak gdyby to są też organizacje, z których można brać przykład. Natomiast to, czego nie robimy, to nie robimy różnego rodzaju happeningów, które służą tylko w zrobieniu po prostu takiego wydarzenia, to znaczy staramy się wpisywać wszystko w jakąś szerszą koncepcję, przyjmujemy plan działania, strategię i chcemy, żeby poszczególne elementy strategii się ze sobą łączyły, żeby coś z czegoś wynikało, to znaczy możemy zrobić happening, ale happening będzie dodatkiem do czegoś, czy na przykład będzie pokazywał różne niedociągnięcia, czy różne złe rzeczy, które robi władza, po to, żeby te władze później odwołać w referendum. I to jest taka główna różnica, to znaczy, że też skupiamy się na konkretach, na tym, co możemy zrobić tu i teraz, chociaż oczywiście mamy swoje określone poglądy i chcemy, żeby ta zmiana była szersza, to mierzymy siły na zamiary, to znaczy nie czekamy na rewolucję, tylko działamy teraz i teraz chcemy już teraz zmienić system, to znaczy też jesteśmy częściowo antysystemowi, bo nie zgadzamy się z tym systemem, ale też nie działamy poza tym systemem. Chcemy w nim partycypować i chcemy, znaczy partycypować nie w jego utrzymywaniu, tylko chcemy partycypować w tym, żeby go jak gdyby od środka zmienić. Zarówno go krytykujemy, jak i też w przyszłości równie dobrze możemy startować, czy to do rad dzielnic, czy do rady miasta, bo rady miasta czy rady dzielnic są naszymi radami i to tam mieszkańcy powinni występować i mieszkańcy powinni zabierać głos. Tak pokrótce, myślę, że po prostu łatwiej byłoby mi wskazać te różnice, gdybyś odniósł się do konkretnych zdarzeń. Chciałem się zapytać na przykład o to, ja nie znam odpowiedzi, to nie jest tak, że ja tutaj, to jest pytanie sugerujące, czy że do czegoś konkretnego zmierzam. Chciałem się dowiedzieć na przykład, jak jest ze skalą zaangażowania członkowskiego, bo wiele organizacji, nawet całkiem prężnych, w tym sensie, że na miarę powiedzmy tego polskiego marazmu, mających jakieś sukcesy, są to inicjatywy, które są napędzane zaangażowaniem kilku osób dosłownie. Tam jest powiedzmy tych osób 20-15, tyle ile wymaga do zarejestrowania. 7 aktywnych, a tak naprawdę to robią wszystko 2. I chciałem się dowiedzieć, ja sobie nie wyobrażam, żeby tyle rzeczy, które wy robicie, żeby mogły zrobić 2 osoby, więc chciałem się zapytać, jak rzeczywiście wygląda ta społeczność tej inicjatywy, czyli ile osób aktywnie się angażuje, jak wyglądają te demokratyczne procesy w ramach stowarzyszenia? Na początku, kiedy wpadliśmy na pomysł powołania zespołu do spraw właśnie polityki edukacyjnej, do spraw oświaty, w działania włączyło się 10 osób z DZS-u i te 10 osób właściwie pracowało na wysokich obrotach, to znaczy nie było osoby, która nie mogła powiedzieć, że nie ma na nic czasu już i że nie sypia po nocach. I te 10 osób naprawdę myślę, że włożyło dużo zaangażowania, dużo siły, żeby w ogóle o nas ktoś usłyszał i żeby zaczęło to działać. Później bywało z tym różnie, to znaczy były sinusoidy i myślę, że taka jest troszkę też specyfika takiej organizacji, która bazuje na konfliktach, to znaczy na lokalnych różnych uniesieniach. Na początku tych osób było oczywiście więcej, później to się radykalnie zmniejszyło i później znowu poszło do góry. Znaczy to, co
jest dobre, to że to wykorzystaliśmy. To znaczy, że zaangażowało się sporo osób, te działania, i te osoby zostały. Czyli stało się to, co powinno się stać, że jest teraz zaangażowanych w działania Warszawy Społecznej około kilkudziesięciu osób, z czego 20 osób działa aktywnie non-stop. To znaczy, że są to osoby, na które można liczyć, do których się zadzwoni i to po prostu zrobią coś konkretnego. Oczywiście nie podejmujemy decyzji poprzez dzwonienie i poprzez rozdzielanie zadań, tylko spotykamy się w miarę regularnie i na spotkaniach decydujemy o tym, co wspólnie robimy. Koncepcje też się zmieniają w trakcie spotkań. To znaczy oczywiście jest tak, że nie jest tak, że nagle wspólnie zastanawiamy się, znaczy, że od początku jest burza mózgów i zastanawiamy się, co właściwie teraz powinniśmy robić, tylko jest konkretny pomysł, który przygotowuje jedna, dwie osoby. I na bazie tego pomysłu później rozmawiamy, co można zrobić, czego nie możemy zrobić. Ten pomysł się w trakcie zmienia i wychodzi po tym spotkaniu coś albo zupełnie innego, albo coś podobnego, co jest właściwie czymś lepszym, bo dzięki temu, że się wymieniliśmy uwagami i jak gdyby dostosowaliśmy nasz pomysł do tego, jak wygląda nasz realny teren działania, to ten pomysł jest skuteczniejszy i jesteśmy w stanie go zrealizować. Teraz jesteśmy na takim etapie, że właściwie oczekujemy, znaczy zwołujemy spotkanie w okolicach 15 listopada, jesteśmy w trakcie ustalania terminu i kontaktujemy się z nowymi radami rodziców w poszczególnych szkołach. Liczymy, że w tym spotkaniu weźmie udział co najmniej 100 osób. Oczywiście mamy nadzieję, że przewodniczący rad rodziców zaproszą na to spotkanie rodziców w swoich szkołach, bo do tego zmierzamy, żeby jak najwięcej ludzi w tych spotkaniach uczestniczyło, ale mamy nadzieję, że liczymy na to, że co najmniej 100 osób będzie i że będzie to też taki nowy etap naszej działalności i otworzymy się na też inne sprawy edukacyjne, to znaczy na przedszkola, na żłobki. Też jeśli chodzi o przedszkola, to koleżanka przygotowała taki raport, on już może troszkę jest nieaktualny, miała go jeszcze dopracować, niestety z różnych przyczyn nie zdążyła, ale też obdzwoniła 300 placówek przedszkolnych i też zebrała ciekawe dane o opłatach, o zróżnicowaniu, które nam przysłużą się w trakcie kolejnego działania. Więc z pewnością chcemy bardzo mocno działać w kwestiach edukacji i myślimy, że jest to fajny sposób na rozkręcenie działania poprzez rady rodziców, czyli poprzez działa już, które realnie istnieją, które są naturalnym sojusznikiem. Są naturalnym sojusznikiem, znaczy oni się angażują już w te działania społeczne i też poprzez możliwość uczestniczenia w spotkaniach rad rodziców, bo dzięki temu możemy po prostu do szkoły realnie wejść, możemy tam z ludźmi porozmawiać i może z tego coś ciekawego się urodzić, a później w konkretnych innych sprawach również możemy interweniować, bo jak wiemy w Warszawie i w innych miastach dzieje się bardzo dużo złych rzeczy. Też chcemy podziałać w kwestii budżetu partycypacyjnego. Będziemy również organizować konferencje w sprawie określonych polityk miejskich i mamy taki pomysł, żeby na początku przygotować studia przypadków, to znaczy ocenić na przykład pracę powiedzmy Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod kątem realizacji polityki Miasta Stołecznego Warszawy edukacyjnej na lata 2008-2012. I po prostu wskazać na to, jak bardzo ta polityka, z którą też niekoniecznie musimy się zgadzać, jak bardzo ta polityka różni się od tego, co jest naprawdę. To znaczy w polityce edukacyjnej jest napisane jeden z celów zwiększenie dostępności szkół, tymczasem likwiduje się 40 szkół. Jest zwiększona poprawa warunków żywieniowych, tymczasem wprowadza się catering do szkół. I tak bardzo można rozłożyć po prostu polityków lokalnych na łopatki w ten sposób i chcemy to zrobić. Chcemy takie studia przypadków przygotować, następnie zorganizować konferencje, a po konferencjach zorganizować konferencje prasowe, w trakcie których przygotujemy już, czy przedstawimy nasze propozycje, jak chcemy zmienić lokalną politykę, jakie mamy propozycje programowe, na przykład przedstawić konkretne uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego, pokazać jak to można zrobić na drodze prawnej i dać właściwie już gotowe uchwały i gotowe propozycje do przegłosowania radnym. Myślę, że to będzie dość mocny instrument w walce z lokalnymi decydentami, bo tego inaczej nie można nazwać. To nie jest żaden dialog, żadna współpraca i my takiego dialogu też nie oczekujemy. My chcemy realnej partycypacji i stanie się to na drodze konfliktu, bo inaczej się po prostu nie stanie, bo ta władza nie reprezentuje naszych interesów, tylko skądinąd inne. To nie są ludzie biedni, ludzie, którzy znają te problemy ze swojego życia, to nie są ludzie, którzy, to są często ludzie, którzy likwidują publiczne szkoły, a swoje dzieci posyłają do szkół prywatnych. I my widzimy tą dużą różnicę, też czujemy to w trakcie rozmowy z radnymi. Na przykład jedna z pań radnych z Platformy Obywatelskiej powiedziała wprost,
na Komisji Edukacji Rodziny Miasta Stołecznego Warszawy, kiedy w tej komisji uczestniczyły panie kucharki, rodzice, była pełna sala, ludzie siedzieli na ziemi, powiedziała, że nam wcale nie chodzi o dobro tych dzieci. Nam chodzi o to, żeby te panie, wskazała na panie kucharki, żeby te panie czerpały pieniądze, czerpały korzyści z publicznych pieniędzy, to znaczy pracowały na etacie w szkole. I takie rzeczy powiedziała publicznie i takie rzeczy radni mówią, więc my z nimi nie mamy o czym dyskutować. My możemy jedynie z nimi zwalczyć, bo inaczej tego nie widzimy. Znaczy to jest śmieszne z tej perspektywy, może dzisiaj to jest śmieszne, ale to nie było śmieszne dla rodziców, którzy czekali 6 godzin na wpuszczenie, to była sesja albo komisja, już nie pamiętam, na Bemowie. Czekali 6 godzin na to, żeby w ogóle wejść na salę posiedzeń Rady Miejskiej, Rady Dzielnicy. O 17 się rozpoczęła, o 23 zostali wpuszczeni, bo wcześniej ochroniarze zagradzali wejście. Zostali wpuszczeni o 23 i okazało się, że sala jest zapełniona pracownikami Artbemu, spółki dzielnicy Bemowo. W tym był Miś Bemiś, maskotka Bemowa, było dwóch panów przebranych za klaunów. Byli to po prostu pracownicy Artbemu, którzy w tych godzinach powinni świadczyć usługi animatorskie, powinni animować kulturę, a zamiast do pracy zostali zwołani na posiedzenie, żeby zablokować miejsca rodzicom. I w takich atmosferach przebiega dialog społeczny w Warszawie. Chciałem jeszcze jedno pytanie, zanim będzie krótka sesja tutaj, taka pytaniowo-dyskusyjna. No, ty i istotna część osób angażujących się w Warszawę społeczną, no i siłą rzeczy wszyscy uczestnicy, działacze i działaczki DZS-u, to są osoby młode. I chciałem się zapytać, to jest z jednej strony imponujące, z drugiej strony wyjątkowe, bo jednak ja z tego, co obserwuję, z tego, co mi się wydaje, to jednak takie zaangażowanie wyraziste w sprawy, które wykraczają poza czubek własnego nosa, jest w tych rocznikach dość rzadkie. Nie mówię, że ono jest bardzo częste w rocznikach starszych, no ale w każdym razie wśród studentów ty jesteś studentem prawa, jeśli nic nie kręcę. I domyślam się, że wśród twoich rówieśników nie jest to jakaś postawa bardzo częsta. Chciałem się zapytać o to, jak wy sobie właśnie dajecie radę z tym sztandarem sprawiedliwości społecznej, czy rówieśnicy, otoczenie, ale nawet może rodziny, czy to rozumieją, popierają, czy to jest, czy jesteście traktowani po prostu jako jakaś fanaberia, czy na przykład na jakiej zasadzie i z jakich środowisk rekrutują się nowi młodzi współpracownicy tego, czy to są osoby, które już wcześniej działały na przykład w DZS-ie, czy w innych organizacjach, jak to jest, że politycznym? Społecznej? Tak, czy na przykład udało wam się ściągnąć takich studentów normalsów, albo takich studentów, którzy na początku byli jak najdalej od jakiejś sprawiedliwości społecznej, ale w pewnym momencie przeszli na tą stronę jasną? Myślę, że przede wszystkim podział na normalsów i na działaczy jest złym podziałem, to znaczy jesteśmy wszyscy normalsami i dlatego, że tak działamy, też myślę, po prostu jesteśmy traktowani normalnie, to znaczy nie mamy żadnej dystynkcji lewicowej. Nie czujemy się od nikogo lepsi, nie czujemy się, że też pozytaliśmy wszystkie rozumy, bo też wiemy, że wielu ludzi ma od nas większą wiedzę i też ludzi, którzy nie działają, a mogliby działać z różnych przyczyn, więc to nie jest, że tak to, no po prostu chciałem z tym podziałem się rozprawić krótko. Natomiast jeśli chodzi o nasze zaangażowanie, na początku było gorzej, to znaczy było gorzej pod tym względem, że faktycznie spotkaliśmy się trochę z murem, może dlatego, że nie byliśmy przygotowani, że obserwowaliśmy ruchy na zachodzie i myśleliśmy, że to będzie troszkę inaczej wyglądało, a zobaczyliśmy, że jednak tej atmosfery w Polsce nie ma, jeszcze nie ma. W Hiszpanii na przykład nasza koleżanka pojechała na pół roku na Erasmusa i tam organizacja studencka, która wkłada 3 razy mniej energii w działania, no, jest nieproporcjonalnie silniejsza od nas, to znaczy 10 osób przychodzi na spotkania raz w tygodniu tej organizacji na uniwersytecie i kiedy organizują jakiś protest, to po prostu jedna osoba staje pod pomnikiem w wyznaczonym miejscu i rozdaje ulotki. Studenci podchodzą, biorą ulotki, a później przychodzą na protest. I w taki sposób tam to działa, dlatego że jest po prostu atmosfera, jest inna historia i inaczej to zostało ukształtowane. U nas to wszystko wygląda nieco gorzej, natomiast to się zmienia też pod pewnym względem. Tak mi się przynajmniej wydaje z obserwacji, że ludzie zaczynają rozumieć troszkę bardziej swoją sytuację. Kiedyś, jak się jechało autobusem, komunikacją miejską, to słyszało się rozmowy o karierze, słyszało się rozmowy o tym, kim to się nie będzie po studiach. Teraz się słyszy rozmowy o tym, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego. Słyszy się, że znowu pracowało się na bezpłatnej praktyce, czy że znowu pracuje się na umowie o dzieło.
czy też pracuje się w sklepie spożywczym za też 1300 zł. Znaczy nie mówię, że praca w sklepie spożywczym jest złą pracą, bo nie o to chodzi. Naszym zdaniem te wszystkie prace są społecznie użyteczne, prawie wszystkie, poza na przykład kosem, na który jesteśmy, w którym musimy pracować ze względu na sytuację społeczno-ekonomiczną i ze względu na to, że polska gospodarka nie jest oparta na innowacji, tylko jest oparta właśnie na centrach biedy i wyzysku. Chciałem tylko do tego dojść, że każda praca naszym zdaniem powinna być godnie wynagradzana, niezależnie od wykształcenia. I my też nie po to studiujemy, żeby zarabiać krocie, tylko studiujemy dlatego, że chcemy robić to i to w życiu, że nas to interesuje. I myślimy, że taka postawa też nie jest aż taka rzadka wśród studentów, studentek. Na studiach humanistycznych często spotyka się głosy krytyczne ze strony studentów i studentek do tego, co słyszy się w mediach, że humaniści nie są już potrzebni, że będą pracowali w McDonaldzie i na tym skończy się ich kariera, to jednak młodzi ludzie to krytykują. Nie jest tak, że się zgadzają i faktycznie myślą, że trzeba zmienić koniecznie kierunek i trzeba robić w życiu coś innego, tylko zaczynają myśleć krytycznie i spostrzegać, że ta rzeczywistość po prostu nie jest dopasowana do naszych potrzeb, że to nie my się mamy dopasować do rynku, tylko to rynek się powinien dopasować do nas. I też w miarę naszych działań, w miarę zmiany naszej taktyki, myślimy, że zaczyna to przynosić jakiś efekt, chociaż nie jest dobrze. No też nie jest dobrze, nie jesteśmy dużą organizacją, jesteśmy cały czas na początku i potrwa to jeszcze pewnie kilka lat, zanim ta organizacja będzie liczyła kilka tysięcy członków, bo tyle powinna przynajmniej liczyć, żeby można mówić o jakiejkolwiek skuteczności. Natomiast wiemy, że trzeba działać inaczej, że trzeba działać, bazować na konkretach, że trzeba angażować się w konkretne sprawy studentów i studentek, że trzeba pokazywać, że możemy coś zmienić, że możemy zmienić na przykład sposób funkcjonowania samorządu studenckiego, że możemy wykorzystać walne zgromadzenia, żeby podejmować decyzje, że możemy postawić się kadrze, kiedy nie postępuje w zgodzie z naszymi przekonaniami, czy nas dyskryminuje ze względu na poglądy na przykład, co też się często zdarza, że prowadzi jest w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, jeden z wykładowców postępuje w ten sposób, wykłada ideologię akurat ruchów społecznych, że kiedy wykłada te ideologie bardziej prospołeczne, to akurat choruje co roku, czy miewa różnego rodzaju inne problemy i zawsze te zajęcia opuszcza i tego nie wymaga na egzaminie. W taki sposób czasami też są prowadzone zajęcia w uniwersytecie i też celowo ten dyskurs społeczny jest przez wielu wykładowców spychany. Chociaż też jest wielu, z którymi zaczynamy współpracować i staramy się, żeby również ci wykładowcy byli gdzieś zauważani. Staramy się zapraszać ich na konferencje i staramy się też ten prospołeczny punkt widzenia gdzieś tam w eter rzucić. Czyli zarówno chcemy działać praktycznie, jak i chcemy też działać programowo. Na tych dwóch rzeczach się skupiamy i są naszym zdaniem najważniejsze. Powiedz może, w jaki sposób zaczynaliście w ogóle działalność, a tym bardziej, że mówimy tu o organizacji studenckiej, która ma dodatkowy problem. Działa, znaczy jakby rotacja jest nieuchronna w związku z kończeniem nauki. Problem rotacji jest faktycznie dotkliwy, szczególnie na początku roku. My go chcemy rozwiązać w przyszłości w ten sposób, że będziemy organizować obozy adaptacyjne. Jest to sposób samoistnego odtwarzania dotychczas istniejących organizacji studenckich, z którymi się nie zgadzamy. Ale sposób jest dobry, więc my go również chcemy wykorzystać i sądzimy, że spowoduje to 5-krotny przyrost organizacji w przyszłym roku i do tego zmierzamy. Sposób jest prosty, chcemy po prostu zorganizować obozy adaptacyjne, chcemy organizować zarówno obozy, które będą integracyjne, jak i obozy, które będą szkoleniowe. Nie chodzi o organizację dwóch różnych typów obozów, tylko jednego po prostu. Znaczy w sensie w trakcie jednego obozu będziemy zarówno organizować szkolenia, debaty i dyskutować na te tematy, którymi się zajmujemy na co dzień, jak i chcemy po prostu się zintegrować, poznać, bo jednak kultura organizacyjna jest bardzo ważna, to znaczy wzajemne kontakty towarzyskie, relacje w organizacji, tak działają ludzie i ten mechanizm z pewnością wykorzystamy i liczymy też, że dzięki temu DSTS będzie silny nie tylko w Warszawie, ale również w innych miastach, bo póki co mamy struktury w kilku miastach, tylko te struktury, no powiedzmy sobie szczerze, też nie działają tak, jakbyśmy chcieli. Nie działają z przyczyn niezawinionych, to znaczy z przyczyn tego, że jest mało ludzi i ludzie, kiedy jest ich mało, tak jak mówisz, nie widzą tego potencjału, nie widzą tej możliwości jakiegoś działania. Też w tym roku zamierzamy w kilka osób pojeździć po kraju, poorganizować różnego rodzaju dyskusje, pokazy filmowe,
Też tutaj koleżanka, nie wiem czy jeszcze jest, była Ania Gotowska, też zamierza przetłumaczyć Bunt Pingwinów. Jest to film nakręcony w Chile, opowiadający o początkach rewolty właśnie chilijskiej, to znaczy na początku buntu wśród licealistów, a później buntu studentów. I z tym filmem też chcemy się przejechać po Polsce. Myślimy, że dzięki temu przynajmniej troszkę osób się w ten DZS zaangażuje. Natomiast może Wiktor, możesz mi jeszcze raz, jak gdyby ten główny wątek pytania przypomnieć, bo wyleciałem może. O początek. Może początek się wzięło też, po prostu wzięło się to z organizacji lewicowych, to znaczy wzięło się to, że część osób działała w Młodych Socjalistach, część osób działała powiedzmy w Zielonych, część działała w krytyce politycznej, część w Obywatelu, część gdzieś tutaj. No i te osoby się spotkały, postanowiły razem działać, postanowiły też powołać organizację niezależną od innych organizacji, w żaden sposób nie powiązaną, bo tak jest po prostu najlepiej. Organizacja studencka nie może być przez żadną organizację zawłaszczoną i jest też organizacją autonomiczną. My sami podejmujemy decyzje o tym, co dalej robimy i nie jesteśmy organizacją otwartą tylko na osoby o poglądach lewicowych, bo nie o to chodzi w tym wszystkim. Chodzi o to, żeby być organizacją prostudencką, prospołeczną i realizować te postulaty, z którymi boryka się większość studentów i studentek. Niezależnie od tego, jakie mają spojrzenia na sprawy światopoglądowe, oczywiście bez jakichś absurdów i w granicach zdrowego rozsądku, natomiast nie zajmujemy się tymi sprawami dotyczącymi spraw obyczajowych, nie dzielimy się pod tym względem, skupiamy się tylko na sprawach dotyczących uniwersytetu, na sprawach dotyczących spraw socjalno-bytowych, społeczno-gospodarczych, dotyczących sytuacji młodych na rynku pracy, bo te doskwierają nam wszystkim i co do tego jesteśmy zgodni. I dzięki temu chcemy tę organizację rozwinąć. Też stało się tak, że na początku w ogóle przez to jak gdyby to zaplecze DZS-u pierwsze, kiedy był zorganizowany pierwszy protest duży w 2009 roku, znaczy duży, 500 osób w skali całego kraju, więc to nie jest duży protest, bo wychodziło po 30-50 osób w danym mieście, tam wyjątki to były 120 osób. Zorganizowaliśmy taki pierwszy protest pod właśnie logo DZS, kiedy tego DZS-u tak naprawdę nie było. I on później tak naprawdę nie istniał. Później dopiero doszliśmy do tego, że powinniśmy stworzyć taką organizację, że to nie jest tylko jeden protest przeciwko reformie Kudryckiej, tylko taka organizacja powinna istnieć, bo istnieje taka potrzeba. I zaczęło się właściwie od inicjatywy dwóch osób. Spotkaliśmy się we dwóch z kolegą i doszliśmy do wniosku, że taka organizacja powinna powstać. Zaczęliśmy szukać osób, które chcą z nami współdziałać. Zorganizowaliśmy spotkanie założycielskie, na które przyszły 4 osoby. Więc zorganizowaliśmy drugie spotkanie założycielskie, gdzie udało nam się uzbierać 15 osób i powoli zaczęliśmy tę organizację budować. To nie jest łatwe, ale trzeba być konsekwentnym. Początki są bardzo trudne, kiedy się działa na takim mało podatnym gruncie jednak. Jednak musi istnieć jakaś siła, żeby to zaufanie zdobyć. Ta siła, myślę, że już tak jakaś podstawa tej organizacji już jest. Jest podstawa, jest już na czym pracować. Za rok myślę, że będzie już organizacja, która będzie mogła myśleć już, że tak powiem, długoterminowo o rozwoju, planować działania w perspektywie kilkuletniej i myślę, że tego powinniśmy zmierzać. Też szykujemy się na duże protesty za 3 lata, to znaczy jeśli ta koalicja przetrwa, to jesteśmy pewni w różnym składzie, czy to PO-SLD, czy inaczej, to wierzymy, że ta koalicja zaproponuje wprowadzenie powszechnej odpłatności za studia. Tak się dzieje w całej Europie i w Polsce też tak się stanie właściwie. To wszystkie sygnały na to wskazują. Też wynikało to na przykład z raportu Ernst & Young, który został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że były pomysły na kontrakty, które ograniczały miejsca na bezpłatnych studiach. Była propozycja rektorów akademickich szkół polskich, którzy chcieli prowadzić powszechne czesne w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Teraz znowu Kudrycka wpadła na pomysł, żeby biznes finansował uczelnie, czyli żeby zmierzyć się z autonomią uczelni. Ten postulat wydaje się na pozór emancypacyjny, natomiast jest to droga donikąd i też jest trudny do walki dla nas, bo my zdajemy sobie sprawę z tego, że biznes będzie działał na niekorzyść uczelni, natomiast przedstawić to bez środków przekazu i, że tak powiem, zbudowania już tego drugiego obiegu jest bardzo trudno. I myślę, że to jest tak gdyby pierwszy krok na drodze do tego, żeby tę odpłatność prowadzić i musimy być gotowi za 3 lata, musimy być gotowi na to, żeby te protesty były duże i zdajemy sobie sprawę z tego, że duże wyzwanie, które się wtedy pojawi dla nas i do którego się musimy przygotować, to spotkania wśród licealistów, to znaczy, że bardziej zainteresowani sprawą będą uczniowie i uczennice klas maturalnych niż studenci. To znaczy, że musimy po prostu wejść do szkół średnich
w ciągu najbliższych 3 lat i na przykład zaproponować, czy powołać na początku sekcję szkolną DZS-u, czy wręcz demokratyczne zrzeszenie uczniowskie, niezależne od nas, które z nami będzie współpracować i wtedy możemy być skuteczni. Jako warszawiak chciałem powiedzieć, że rzeczywiście ja obserwuję tą troszeczkę, uczestniczyłem w niektórych działaniach, nie zaangażowałem się, ale obserwuję, jestem pełen podziwu dla tego, co jest robione w ramach tej inicjatywy. I takie dwie obserwacje. Po pierwsze, nie wiem jak jest w innych miastach, ale w Warszawie mamy do czynienia z niesamowicie, bardzo szybko rosnącą i nabierającą takich naprawdę nieprawdopodobnych rozmiarów arogancją samorządu. Znaczy, te zachowania, które jeszcze 10 lat temu były tak naprawdę nie do pomyślenia, tak? Bo oczywiście w jakiś sposób ruchy społeczne czy obywatelskie były przez partie polityczne, w Warszawie mamy to wszystko upartyjnione. One były jakoś tam bojkotowane, prawda? Ale przynajmniej zachowywano pewną formę. W tej chwili to już jest tak, że po prostu są dzielnice, gdzie ja nie mogę wejść na sesję, bo potrzebuję kogoś, kto ma kartę magnetyczną, prawda? Gdzie ochrona może nie wpuścić przez parę godzin rodziców, gdzie takie prawo, którego nie kwestionowano, czyli prawo do obywatela do zabrania na sesji dzielnicy czy sesji nawet Warszawy całej, zabrania głosu w punkcie wolne wnioski, tak? Tego nigdy nie kwestionowano. W tej chwili na poziomie dzielnicy można przychodzić na 3 sesje i cały czas jest problem, tak? Więc nie wiem, chciałem zwrócić uwagę na ten problem to jest i oczywiście pokazać trudność tego, z czym się Maciek i cała ekipa jakby zmaga. Druga rzecz to taka moja obserwacja, że są takie jednak tematy, które są pewnymi zapalnikami, do których powinniśmy docierać. I tutaj takim tematem moim zdaniem był temat stołówek szkolnych. Znaczy, świetne to oczywiście to powiązanie, tak, że z jednej strony rodzice, z drugiej strony kobiety wrzucane, tak, pracownice, których się robi w ogóle osoby roszczeniowe, ponieważ one chcą mieć etat normalny w sektorze publicznym. Za 1300 zł. I muszę Państwu powiedzieć, że byłem na kilku takich spotkaniach, jako wsparcie, tak powiem, dla inicjatywy. I to było dla mnie bardzo dziwne doświadczenie jednak na tej pustyni społecznej, jaką jest Polska, bo w pewnym momencie to, w jaki sposób ci rodzice chłostali po prostu tych radnych, no, znaczy obawiałem się linczu, tak? Bo to jednak chodzi o dzieci, tak? Chodzi o... przyszli przedstawiciele już takiej niższej klasy średniej, ludzie z dość dużymi umiejętnościami społecznymi, prawda, którzy umieją robić sami wyliczenia finansowe, którzy znają prawo, którzy znają przepisy dotyczące samorządu. I naprawdę to było bardzo mocne uderzenie. Bardzo mocne uderzenie tylko w takich akcjach jest tak naprawdę nadzieja, że ten mur, bo ja nie wiem jak jest w innych miastach, ale właśnie to naprawdę to jest mur, to wybudowano w ciągu, ta arogancja, którą mają teraz przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, to jest po prostu coś, co jeszcze 10 lat temu, 8 lat temu było w ogóle nie do pomyślenia. Tak? Znaczy, nikt się nie odważał w ten sposób traktować obywateli. Można było ich lekceważyć, ale jednak zachowując pewną formę. Tak? Także jakby słowa uznania, a jednocześnie chciałem pokazać tą skalę trudności, którą tutaj, z którą się zmierzacie. No i oczywiście życzyć sukcesu i mam nadzieję, że będę mógł pomóc dalej. Super, jeszcze chciałem tylko dodać, Andrzej, w ogóle przypomniało mi się, co burmistrz dzielnicy Mokotów powiedział. Nie wiem, czy byłeś na tej sesji, akurat ja nie miałem przyjemności. Właściwie była taka również jedna z zapalnych sesji, kiedy radni wezwali policję, ponieważ chcieli ucieszyć mieszkańców i uznali, że mieszkańcy zbyt głośno się zachowują. I policja przyjechała o północy, zobaczyła, że nic się nie dzieje i pojechała. To znaczy radni chcieli po prostu przestraszyć rodziców, że wezmą policję i stamtąd ich wygonią. I wtedy też burmistrz Olesiński powiedział rodzicom, że wiecie co to jest demokracja? Demokracja jest wtedy, kiedy raz na 4 lata przychodzicie i głosujecie. I to jest tyle waszej demokracji. W ten sposób powiedział po prostu do mieszkańców, to też wszystko jest w protokołach, więc można sobie przejrzeć, zobaczyć. Wtedy okazało się jeszcze, że tam decyzja o likwidacji stołów szkolnych została podjęta na podstawie decyzji zarządu dzielnicy, która nie istnieje. A właśnie, znaczy nikt nie chciał jej podpisać, a tego dokumentu nie ma. My złożyliśmy zawiadomienia do prokuratur w ogóle w tej sprawie. Nie możemy powiedzieć, na jakim to jest etapie, bo to jest tajemnica postępowania przygotowawczego. Natomiast też wskazaliśmy na to, że naszym zdaniem jest to bezprawne w ogóle, znaczy bezprawne z tego względu. W ogóle władza twierdzi, że dyrektorzy robią to niezależnie, znaczy twierdzi, mówi tak oficjalnie, natomiast na sesjach jednocześnie mówi, że sama to wprowadza. Jednocześnie są dokumenty Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, które wskazywały wcześniej, że
taka pseudoreforma zostanie wprowadzona. Jest wskazana liczba szkół w poszczególnych dzielnicach, więc wszystko potwierdza to, że jest to wprowadzane odgórnie. Właściwie nawet jest to może pomysł całej Platformy Obywatelskiej, bo to dzieje się w całym kraju. Natomiast prawnie oni twierdzą, że to dyrektorzy robią samodzielnie, niezależnie. Chociaż jest zupełnie inaczej i też my tutaj jak gdyby w ten sposób to podważaliśmy, że oni w ogóle nie mogą tych stołówek szkolnych zlikwidować. Też podważaliśmy, że jest ustawa o systemie oświaty i artykuł, w którym jest mowa o tym, że, szkoła może prowadzić stołówkę i tylko szkoła może ją prowadzić. Nie ma tam napisane, że ajent może prowadzić stołówkę. No, w prawie administracyjnym nie można sobie wychodzić ponad to prawo, nie można sobie czegoś dokładać, nie można wrzucić nagle tam prywatnego ajenta, który tę stołówkę będzie prowadził, więc podejmują całkowicie bezprawne działania i w ogóle się z tym w żaden sposób nie kryją. Też różne prokuratury reagowały, szkoda, że tego nie mogę powiedzieć, ale no jest też tak, że też są różne absurdy prawne, że czasami nam się wydaje, że ten system prawny jest tak nieszczelny, czy jest tak wadliwy, czy w ogóle jest taką fikcją, że w ogóle droga prawna czasami jest w ogóle bezsensowna, się wydaje, po prostu z tego względu, że instytucje prawa w Polsce legitymizują wyzysk i nawet to prawo interpretują w taki sposób, że jest niezgodne z tym, co jest w rzeczywistości. I dlatego też czasami dochodzimy do wniosku, ja też jako student prawa dochodzę do wniosku, czasami dyskutujemy na spotkaniach, ja jako student prawa jestem tą osobą, która czasami uważa, żeby nie podejmować, jestem osobą, która optuje za tym, żeby nie podejmować działań prawnych, to znaczy z tego względu, że uważam, że jest to za bardzo czasochłonne, że za dużo trzeba włożyć w to energii i na przykład jestem bardziej za działaniami politycznymi, czyli za odwołaniem rady, niż za pójściem na przykład walką o zwrot kosztów nadpłat za obiady przez 3 lata w sądach, kiedy połowa rodziców z tego zrezygnuje, powiedzmy z tego względu, że dzieci skończą szkołę, część po prostu się zniechęci, później nie będzie komu płacić pieniędzy na adwokata i to wszystko się może posypać, to znaczy jest to tyle przeszkód po drodze, że czasami warto się zastanowić nad ekonomizacją działań, nad tym, które działania są skuteczniejsze, a które są mniej skuteczne i wyważyć, co lepiej zrobić. Oczywiście też nie neguję, że wystąpimy może w sądach cywilnych, bo jest ku temu, że tak powiem, duża siła i dużo osób chce to zrobić. Natomiast są niektóre działania, które lepiej podejmować, a są te działania, które są troszkę mniej skuteczne. Częściowo odpowiedziałeś, ale chciałem zapytać o to, czy są też jakieś pozytywne doświadczenia związane z odwoływaniem się do sądów. Szkoda, że cię wczoraj nie było, bo Lech Mergler z Poznaniaków opowiadał sporo o tym, jak w przestrzennych kwestiach mimo wszystko konsekwentne odwoływanie się do kolegiów odwoławczych, do sądów administracyjnych może przynieść skuteczny efekt. Druga sprawa, to czy jakoś się zajmujecie w Warszawie Społecznej kwestią ośrodków pomocy społecznej, tym co się dzieje, gdzie są postępujące od lat cięcia właśnie budżetów tych ośrodków. Znana też historia ośrodka śródmiejskiego, który jest łączony z innym ośrodkiem. Pierwsze efekty, tak? Znaczy efekty działań prawnych, znaczy mi nie chodziło o to, żeby tych działań nie podejmować, bo je trzeba podejmować oczywiście. Każde narzędzie walki z władzą jest dobrym narzędziem, o ile oczywiście mieści się w jakiś tak, znaczy, czy są pozytywne doświadczenia? Właściwie na tym etapie nie, to znaczy było pozytywne doświadczenie, to znaczy w przypadku jednej szkoły mieliśmy 100% gwarancję, że wygramy w sądzie, to znaczy okazało się, że rodzic nie został powiadomiony skutecznie o zamiarze likwidacji szkoły, a to z automatu ocalenie tej szkoły. Natomiast tutaj był pewien, rodzice wyważyli pewne racje i została podjęta taka, a nie inna decyzja, nie zostały te dokumenty złożone, ale my je przygotowaliśmy i po prostu to się nie stało, a szkoda, bo też teraz żałują, że tego nie zrobili i ta szkoła pewnie by ocalała, więc są momenty, w których faktycznie da się to zrobić, a zresztą właściwie, znaczy pozytywny, jest jedno liceum, które też zostało ocalone, ale zostało ocalone w sensie ono i tak jest wygaszane, to zostało ocalone na rok dłużej. W przypadku jednej szkoły to już na początku sama rzecz się zmieniła pod wpływem zaangażowania rodziców. To też nie my jako my zrobiliśmy jeszcze, ale rodzice sami zrobili, że po prostu szkoła miała ulec likwidacji, została w końcu przekształcona w filię. I na tym na razie się skończyło, że jest filią innej szkoły. Natomiast cały czas wisi gdzieś to
wszystko na włosku i może ulec likwidacji. Czyli działania prawne oczywiście trzeba podejmować. My te sprawy też w prokuraturach monitorujemy i chcemy tym się zajmować i będziemy się zajmować. Na drodze może bardziej cywilnej ma troszkę mniejszy sens, na drodze karnej w sensie z własnej inicjatywy też może ma troszkę mniejszy sens, bo to troszkę dłużej już trwa. Natomiast sądy administracyjne mam nadzieję, że będą naszym sojusznikiem i często będziemy w nich występować. Co do drugiego pytania OPS-y. Byliśmy na spotkaniu z Rafałem Bakalarczykiem, na spotkaniu Klubu Pracownika Socjalnego, kiedy właśnie miały być likwidowane, znaczy mają być połączone te dwa ośrodki. I tam też no, wysłuchaliśmy po prostu, podpowiedzieliśmy w jaki sposób można działać, podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Tam też są zaangażowane związki zawodowe, jest zaangażowana Solidarność, jest zaangażowany też Niezależny Związek Pracowników OPS-ów z Ursynowa, który wspiera z kolei działania właśnie pracowników socjalnych. My póki co się temu przyglądaliśmy, zaproponowaliśmy gotowość do pomocy też oczywiście. I na razie śledzimy sytuację, ale niewykluczone, że w tej sprawie zabierzemy głos, nie wiem jeszcze w jaki sposób, bo temat też jest trudny, to znaczy my też nie chcemy wchodzić nigdzie z butami, mówiąc krótko, to znaczy skoro są tam już zaangażowane inne siły, no to my na tyle, na ile będziemy tam, nasza pomoc będzie tam wskazana, no to na tyle będziemy pomagać, ale też z własnej inicjatywy, jako inicjatywa miejska też z pewnością zabierzemy głos i się temu sprzeciwimy, już się temu sprzeciwialiśmy, ale może w jakiejś innej jeszcze formie. Oczywiście, no to jest temat, który jest, leży w gestii naszych zainteresowań i też krążą takie nieoficjalne informacje po Warszawie, że również inne OPS w innych dzielnicach mają być likwidowane, więc na razie to obserwujemy. Też krążą takie głosy, że ma być outsourcing sprzątaczek zrobiony w szkołach i woźnych. Znaczy, że mają być firmy zewnętrzne wprowadzone do szkół. I też na razie obserwujemy i czekamy. Jest też konflikt świetlicowy z kolei, to znaczy, że rodzice ponoszą opłaty za świetlice, kiedy nie powinni. Tych konfliktów jest sporo, trzeba je pozbierać do kupy i zabrać jeden spójny głos, po to powstała Warszawa Społeczna.